sam idzie na butach. Jacie. Proszę o krótką wypowiedź, gdzie teraz idziemy. Teraz idziemy do galerii handlowej, z której wyjeżdża kolejka na górę fal. Papsia, tu jest napisane, nie można stawać. Dobrze. Tu jest napisane, że nie można stawać. O ja, wysoko. Narciarz? Pierwszy raz sam idzie na butach. Jacie. Super, synku. Jacie. Patrzcie, kto się dzisiaj skusił na jazdę na nartach. To już jego drugi zjazd. Dziadek tam z tyłu asekuruje. Dlaczego on asekuruje z tyłu? Brawo, Liam! Super! Ekstra! Teraz zjazd z wysokiej góry. No nie z wysokiej, ale z wyższej. Tam są. Ten celedynowy to mój tata, a kacer tutaj na środku w czerwonym z Liamem jedzie. A tu mój brat po lewej. To malutko. Asekuracja. Jest. Idziemy sobie teraz autobusem ze Stoku, bo chłopaki jeszcze zostali, no i oczywiście oni biorą auto. My sobie jedziemy autobusem do naszej miejscowości Andorra la Vella. Idziemy sobie z mamą teraz do restauracji, bo Vanessa znowu została z Liamem. Poszli do hotelu, by sobie posiedzieć w pokoju. I zamówiłam sobie taki makaron z sosem serowym. I zamówiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że był podany na takim wielkim parmezanie. No nie wiem, jak to nazwać. Po prostu taki parmezan, który był wycięty w środku i to było tak mieszane w tym parmezanie i podane mi na talerz. Jest mega mulący, ale jakby robi robotę. Robimy shopping w kosmetycznym sklepie bezcłowym i naprawdę mają bardzo fajne ceny, bo mama sobie kupiła zestaw perfumy, balsamy, takie mini perfumy w cenie chyba niższej niż normalnie jest ta butelka perfum u nas. Kurwa, nie wszyscy, bo dwie osoby się wykruszyły. Ja właśnie dojadam lizaka poliamy. Właściwie to oblizuję z okruszków ciastek. No i tak, mam nadzieję, że fajne te termy będą, bo zapowiadają się tak kosmicznie. I z tego, co patrzyłam na internecie, są dość tanie wejścia, więc... Ale ogólnie, słuchajcie, tutaj jest mega tanio, bo jak byłam w Mapu, to za jedzenie dla 4 osób zapłaciłam tylko 20 euro, więc to naprawdę cenie dużo niższe niż u nas. Zaraz się chodźmy na.
kosza, bo po prostu są takie korki wybrane. A ja sobie kupiłem perfumy. Prada. Kolejne dni, bo dzisiaj wybieramy się, póki jeszcze mamy samochód, do Montserratu. Tam sobie chcemy też wyjechać kolejką, pozwiedzać klasztor, no ogólnie zobaczyć, co tam fajnego, bo wiem, że jest to dość polecane miejsce i na TikToku nam się wyświetlało, więc no to na pewno chcemy zobaczyć. A potem jedziemy do Barcelony i dzisiaj oddajemy samochód, więc potem po Barcelonie będziemy się przemieszczać pewnie głównie pieszo, ale może też metrem. No i oczywiście Sylwester spędzamy w Barcelonie. A tu już Anka z popasem i z wózeczkiem. Bo nie wyspałam. Bobas, co robisz? Panie Bobasie, co pan robi? Opowiesz, co robisz? Ogląda głupot. Głupotki? Okej. Okay. Nie pogadamy. Nie pogadamy. Przed wyjazdem za granicę, ponieważ jest mega tanie paliwo tutaj. Euro 37 przykładowo w Niemczech kosztuje około euro 80. Coś koło tego, więc jest spora różnica. A w Hiszpanii euro 65, coś koło tego też. Zrobimy dobry deal. Montserratu, zobaczcie, jak to jest pięknie. Wszędzie dookoła są takie góry i my właśnie idziemy teraz tam na kolejkę, która jedzie o tam. No i czekamy sobie w kolejce na kolejkę. Około godzina jest czekania, pan powiedział, ale no mam nadzieję, że troszkę szybciej pójdzie. Ta kolejka, z tego co zauważyliśmy, jedzie około 3 minuty na górę i z tego wróciliśmy, że około 8 takich kolejek musi pojechać przed nami. Więc to może być szybciej, ale zobaczcie, w ogóle nie klimat, bo ona jedzie tak po prostu w takiej przestrzeni, no nie? Że jak na przykład jedziecie wyciągiem narciarskim, no to jednak jedziecie tak wzdłuż góry, a tutaj po prostu jest na przypadku. No i tak właśnie wygląda. Łososiowe skały. No i tam jest kościół, jakiś klasztor, sanktuarium. Nie wiem dokładnie, a popatrz tam. Jezu!
zauważyliśmy, że ludzie sobie idą na nogach, więc no hardcore max, bo jest naprawdę wysoko i jest to trasa no zdecydowanie wymagająca, zobaczcie na te skały. A my teraz szukamy restauracji, bo umieramy z głodu i chcemy się zagrzać, bo jest dość ciepło, no ale jednak staliśmy przez godzinę w kolejce, więc zmarzliśmy tak bez ruchu. A Montserrat jest naprawdę piękny. Zjadamy sobie z Liamkiem Montserrat i z Oliwierem. Idziemy. Liamek chce zobaczyć, czy tam są hipopotamy i małpiszony. Jak myślicie, są czy nie ma? Mówcie, piszcie w komentarzach. Idziemy tu? Dobra, idziemy do okienka. Ale piękny jest Montserrat, tutaj są takie piękne góry, nie no, mega wszystko wygląda. Wyobrażacie sobie, że to jest kolejka do tej gondoli i my będziemy właśnie w niej stać, bo jest godzina chyba za 15-17, a kolejka kursuje do 18-15, więc no każdy chce już zjechać z góry. Rodzice z rodzeństwem moim już poszli i już czekają w kolejce, ale no powiem wam, dramat. Jesteśmy w hiszpańskim Lidlu i właśnie robimy sobie zakupy na apartamentu i Kacper chodzi tylko i się zachwyca. Ojo, widać, że jesteśmy w Hiszpanii. Liam sobie wziął arbuza, truskawki i borówki, więc też zakupy udane. Papier i chusteczki ze Spidermanem. No hit. Patrz, co Oli znalazł. Chcesz to? Weź to da. A oliwki wzięliście? Oliwki macie? Szczoteczka do zębów ze Spidermanem. I co, takie kupujesz? Kupujemy, pewnie, że tak. I to jest pasta i tu jest tuście kafeko. No. Wrzuć do koszyczka. Albo jak chcesz, to trzymaj sobie. Klasa.
Mamy tyle rzeczy, że masakrali, a mówi, że tu jest krokodyl, a ja wam szybko zrobię taki tour po apartamencie naszym w Barcelonie. Tu mamy wielki salon, tu jest jedna toaleta, tu jest jedna sypialnia, tu jest druga sypialnia. A gdzie my mamy sypialnię? My sobie zrobimy sypialnię tam dalej. My sobie zrobimy sypialnię, to jest kuchnia, druga toaleta i to chyba będzie nasza sypialnia. Taka skromna sypialnia, ale w sumie najważniejsze mamy. Pytali się nas oczywiście, czy chcemy łóżeczko, no ale nie chcemy, no bo Liam jest spał na środku. Zaczęło się wielkie rozpakowywanie zakupów. Oczywiście szykujemy się na Sylwestry, więc no piwko musiało być. Dostaliśmy szampana, więc bardzo miło. O, Liam ma zakup. Nie do lodówki. A Liam coś już tutaj pałaszuje. Co robicie, opaki? Jemy! Obiło buzy! Spicy!